Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało nam dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kolejną inwestycję w infrastrukturę sportową. Otrzymaliśmy 300 tysięcy złotych na zadaszenie boiska sportowego Orlik w Rawiczu. W grę wchodzi tutaj zadaszenie najprawdopodobniej balonem pneumatycznym. Kwestia technologii zostanie jeszcze tutaj dokładnie dobrana do wymiarów istniejącego obiektu. Myślę, że jest to bardzo ważne wydarzenie chociażby dla środowiska piłkarskiego, gdyż takiego obiektu w naszej okolicy tutaj w ogóle nie ma, że zimą można będzie korzystać z obiektu, gdzie mamy sztuczną trawę, a także jest to wyjście naprzeciw dla uczniów szkoły podstawowej numer 1, gdyż tutaj wiemy wszyscy, że uczniowie tej szkoły korzystają z sali przy ulicy Kopernika, a w tej chwili, jeżeli uda się zadaszyć boisko Orlika, jak gdyby będą mieli coś podobnego do sali gimnastycznej.